Cześć wszystkim, dzisiaj vlog numer 3, ponieważ jakieś parę miesięcy temu dodałam pierwszy vlog i powiedziałam, że jeśli taka seria Wam się spodoba, to będę co jakiś czas dodawać takie materiały. Ale do rzeczy, dzisiaj pokażę Wam, co do mnie przyjechało, ponieważ właśnie ta czapka Messi, odpakowałam ją przed chwilą, jest też szalik Messi, widać zresztą logo. Dostałam właśnie tą paczkę dzisiaj, właściwie dopiero ją odpakowałam, dlatego ją nałożyłam do vloga. I pokażę też, co jeszcze MSI mi przysłało. Ale najpierw opowiem też jeszcze parę rzeczy, co właściwie znajdzie się w następnych filmach. I pokażę takie w sumie dwie najciekawsze rzeczy w tym studiu, ponieważ nie każdy miał okazję obejrzeć każdy mój film. Zdaję sobie z tego sprawę, że nawet jeżeli ktoś subskrybuje mój kanał, to nie ogląda każdego filmu, więc niektórzy mogli przegapić po prostu rzeczy, jakie mam na kanale. Sam początek, właśnie paczka od MSI, którą odpakowałam i w której są te świąteczne rzeczy, a właściwie ciuchy. I tutaj widać, że jest Wesoły Świąt, bardzo ładne pudełko, jednak dostałam je po świętach, pewnie dlatego, że kurierzy się nie spisali. Ale najistotniejsze jest to, że oprócz właśnie tego szalika i tej czapki dostałam też skarpetki od MSI-a. No i też jest ładna poduszeczka ze Świętym Mikołajem. W ogóle on ma tatuaże? Fajna. Granko fajne. Z filmów, które pojawią się jutro lub na dniach, na pewno jest tutaj Ayo Dipula. Jest to chłodzenie wodne, które ma według mnie najciekawszą blokopompkę, która w ogóle jest we wszystkich chłodzeniach wodnych, jakie widziałam, ponieważ no, nie ciężko przeszukać cały internet i znaleźć różne blokopompki w Ayo i według mnie mimo wszystko to, co wymyślił Dipkul, jest chyba najładniejsze, ponieważ tutaj w środku jest logo, ale można je wymontować, otwierając właśnie tą blokopompkę, przekręcając i wyciągnąć te logo i po prostu włożyć takie bez żadnego loga, taki zamiennik. Wtedy ma to jeszcze taki bardziej efekt trójwymiaru. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Jeśli chodzi o ten szum i hałas na dworze, no to cały dzień pada, w sumie od paru dni pada, więc jeśli gdzieś tam jest wyraźny hałas, no to niestety przez warunki pogodowe. Ale jeśli jeszcze chodzi o to Ayo, to zaskoczyła mnie jego wydajność. W sumie najbardziej ze wszystkich Ayo, które testowałam, nie spodziewałam się, że Dipkul może wypuścić tak dobre Ayo i szczerze mówiąc, temperatury, jakie dało się na nim uzyskać po półgodzinnym teście obciążeniowym na Ryzenie 3900X, są zaskakująco niskie i nie jest to nawet 70 stopni, tylko znacznie niżej. Zresztą sami zobaczycie w filmie testu Ayo, który przygotowałam. No i też jeszcze dodam, że to Ayo jest naprawdę bardzo tanie, więc jeśli ktoś szuka jakiejś takiej alternatywy ulepszenia chłodzenia w swoim komputerze, wizualnie głównie poprzez właśnie tą blokopompkę, to też właśnie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, który pojawi się jutro, pojutrze, na pewno szybko, ponieważ materiał już jest gotowy, wystarczy go tam edytować, parę przejść i już załadować, wrzucić na kanał. Słuchawki tutaj są jeszcze nowiutkie, świeżo premierowe od Sharkuna. Jest to model SGH30 i wcześniej były inne popularne modele słuchawek Sharkuna. Tutaj natomiast jest to jakaś nowość. No i też jestem ciekawa, ponieważ wiem, że właśnie te słuchawki Sharkuna 2-3 lata temu bardzo dobrze się sprzedawały. No i zobaczymy, co tutaj zostało ulepszone względem tych poprzednich modeli. Tu też planowany materiał na styczeń. Dostałam trzy kamerki i właśnie te trzy kamerki są bardzo, można powiedzieć, chwytliwym tematem poprzez naukę zdalną, nauczanie i tak dalej. I ludzie szukają różnych kamerek i właśnie to są kamerki, można powiedzieć, w średnim, ale także niższym budżecie. Nie są to oczywiście kamerki za 30-40 zł. Około 150-200 zł w zależności od modelu, ale na pewno właśnie zrobię takie porównanie, czym one się różnią. Jaki jest obraz na takich kamerkach przy zmierzchu, przy gorszym oświetleniu, a także przy bardzo dobrym oświetleniu, żeby to wszystko każdy mógł sobie porównać, jaka jest właśnie różnica jakości kamerek między różnymi budżetami. Natomiast postawiłam skrzynkę, którą będę ulepszać na dniach, to dostałam od jednego widza, przyniósł mi tutaj ją osobiście. No i tutaj właśnie dostanie wymienioną płytę główną, inny procesor, będzie też inne chłodzenie, ponieważ to ulepszenie dotyczyło budżetu 1000 zł, więc tutaj musiałam wymyślić, jak to się zmieścić, żeby było jak najwydajniej. Co jeszcze? No i też oczywiście poprosił, żeby tam zrobić formata standardowo. Z tej strony natomiast jest jeszcze moja skrzynka, którą przywiozłam z domu właśnie do celów testowych tego Ayo. Tutaj jest jednak skrzynia, na której pracuję codziennie, czyli w ogóle tutaj w takim dużym skrócie jest Ryzen 3900 XT. A to jest Ryzen 3900X, więc bardzo zbliżone, podobne do siebie procesory.
Tutaj natomiast jest dużo mocniejsza karta graficzna niż w tej białej skrzyni, ponieważ tutaj jest 2060 Super, a tutaj jest nowiutki Radeon 6800 Radeon, referent od AMD, autorska karta od AMD, która jest bardzo ładna, zresztą zaraz zobaczycie, otworzę ten szklany bok i Wam pokażę dokładniej. Karty bardzo ciężko dostępne, były przez chwilę w sprzedaży, właściwie przez paręnaście minut, wyprzedały się i już więcej ich nie będzie. Są bardzo ładne i strasznie wydajne, zresztą jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ przeszłam z GTX-a 1080 na właśnie tego Radeona 6800. I w grze, którą tak bardzo lubię grać, czyli głównie Overwatch, na najwyższych ustawieniach epickich jest prawie 150 FPS więcej. I w tym momencie dopiero mogę się w pełni cieszyć z monitora 240 Hz. Obudowa tutaj widoczna w ogóle, nie mówiłam o niej, jest to obudowa od Lion Lee. Bardzo ładna, jest to nowa obudowa, dlatego jeszcze mam tutaj folię na szklanym boku. No i jest właśnie ta karta graficzna. Zobaczcie, że ona bardzo pasuje do pamięci RAM, do G-Skilli z czerwonymi radiatorami. Tutaj jeszcze nie ma chłodzenia założonego, bo przed chwilą wymontowałam właśnie to IO. W domu założę chłodzenie powietrzne. I tutaj zobaczcie, jak ta karta graficzna wygląda. Jeszcze dodam w tym momencie parę ujęć takich lepszych telefonem, które robiłam w dobrym oświetleniu, żeby zobaczyć też ją od strony wentylatorów. Z takich dodatkowych rzeczy, o których nie wspominałam, w tym momencie widać panele Nano Leaf Canvas. Są to takie panele, które pokazywałam jednym z filmów ze sklepu Hard PC. Są to takie też panele, którymi można sterować z aplikacji z telefonu. Reagują też one na głos, na dźwięk odtwarzany. Można też zmieniać kolory, reagują też na dotyk, są to bardzo fajne, można powiedzieć taki bardzo fajny dodatek do jakiegoś studia oświetleniowego czy jakiegoś pokoju. Jeśli chodzi o właśnie te panele, ktoś nie oglądał tego filmu w szczegółach, jak je montować i tak dalej, no to podrzucę link w opisie filmu, gdzie robiłam właśnie test, taką recenzję tych paneli. Na sam koniec, pamiętacie z pierwszego vloga, jest kaktus, a teraz jest już drugi kaktus, w nowym roku na pewno będzie trzeci. Jest to na ten moment mój ulubieniec, ponieważ jest to taka kulka, z której u góry wyrosną kwiatki. Na sam koniec chcę Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, dobrych kart graficznych, jakiegoś RTX-a 3090. No i widzimy się już w nowym roku.